Idziemy, idziemy, jestem gotowy. No i właśnie tak, jako się rzekło, jedziemy, jedziemy, jesteśmy gotowi, zaczynamy konserwę. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie jeszcze wszystko pierdolę, panie Majerze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie, musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenkarz, że Państwa od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Jeśli uważa, że nas nie powinniśmy, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, się odpiew do generała. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! A, ja waszmościów nie przygotowałem. Wiecie, co się odpowiada na precz Jasne. Z komuną? No to Patryku. Nawzajem. A, nawzajem. Na wieki wieków, amen. No, widzisz, Samuelu, ucz się od Patryka teraz. Od Patryka mam się uczyć? Dobrze, może być. No to przedstawię... Kto jest na naszej antenie? Mianowicie prowadzi Jabolissimus, a moimi gośćmi są Samuel Pereira. Witam. Oraz Patryk Nowak. Witam. Czyli, mówiąc w skrócie, żydowsko-portugalska mniejszość narodowa i ukryta opcja niemiecka. Jawohl. Miałem to zapowiedzieć ze względu na to, że ponoć macie problemy z językiem polskim. To prawda? To nie, to tylko Patryk ma. To tylko Samuel Pereira, bo już nieraz mieliśmy szansę, żeby właśnie usłyszeć, albo raczej przeczytać błędy w artykułach Samuela. Cóż, za chwilę usłyszymy Patryka w wersji polsko-niemieckiej, więc będzie każdy mógł się, miał okazję się przekonać. Okej, dobrze, no to może przejdę do tego, dlaczego was zaprosiłem. Otóż reprezentujecie środowisko tak zwanej prawicowej hipsterii. Dobrze to nazwałem? Całkiem zgrabnie. Czym to się objawia? Samuelu, najpierw opisz Patryka, a potem będę prosić o wzajemność. Myślę, że to będzie ciekawsze. Patryka jest ciężko opisać. Bo Patryk w Warszawie bywa tylko wtedy, kiedy wypada, czyli kiedy właśnie jest jakaś impreza hipster prawicy. A hipster prawica to generalnie towarzystwo młodych, ale nie tylko ludzi, którzy lubią również się czuć swobodnie w towarzystwie młodych ludzi, nie chcą się wstydzić swoich poglądów. Mniej więcej tak to można określić. Poza tym wiedzą, gdzie wypada bywać, gdzie i jak wyglądać i też sam sobą narzucają trendy i pokazując właśnie, że no.
No dobrze, no to jak wypada wyglądać według Patryka? Moim zdaniem Samuel Pereira jako jeden chyba z pierwszych potrafił wykorzystać te social media na swoją własną korzyść. Po prostu stwierdził, że trzeba używać właśnie tych narzędzi, żeby publikować taki nowy rodzaj prawicy, taki, który nie archaiczny, który na przykład przedstawia w pewnym sensie PiS, tylko taki młodzieżowy, taki nowoczesny. I uważam, że Samuel jest naprawdę taką awangardą, jeśli chodzi o to. I moim zdaniem naprawdę dobrze to robi. Zwłaszcza hipster prawica o tym świadczy. I moim zdaniem takie hipsterowe zachowanie jest takie, że po prostu trzeba w pewnym sensie umieć swoje poglądy przedstawić przed jakimś tam plenum. Ale większość ludzi prawicowych, nie, przepraszam, nie większość, ale jest po prostu taka część prawicy, która mówi tam won do Izraelu, Żydzi i takie tam różne, że tak powiem, za przeproszeniem pierdoły i nie potrafią przedstawić tych naprawdę ważnych wartości konserwatywnych. No i moim zdaniem tym się zajmuje hipster prawicy, żeby przedstawić właśnie te wartości konserwatywne tak, jak się powinno przedstawiać. Myślę, że Patryk przesadza. Generalnie chodzi o podejście takie, że młodemu człowiekowi, który niekoniecznie myśli dokładnie tak jak my, warto dać szansę polubienia się, czyli nie tracąc swoich ideałów i swoich, nie zdradzając swoich ideałów i wartości, starać się rozmawiać i komunikować językiem zrozumiałym dla młodych ludzi. No i w sieci oczywiście, zresztą teraz mamy taką rozmowę, to wszystko musi wyglądać trochę inaczej niż to było jeszcze 5 lat temu chociażby. I myślę, że warto mieć to cały czas na uwadze. Czyli tutaj nie ma kwestii jakiegoś wyglądu czy czegoś typowego dla tej hipsterii jako hipsterii. Chyba, przynajmniej tak zrozumiałem, ale takie stworzenie nowych środków do działania w internecie i w realu. No i zacznę od dopytywania o ten internet. Ja właśnie natrafiłem w internecie na kilka takich ciekawych akcji, zwłaszcza w wykonaniu Samuela, chociaż Patryk też próbuje nadążać. No i cóż takiego trafiłem? Pierwsza rzecz to była próba zapisania się bodajże z Dawidem Wilsteinem. Próbowaliście się zapisać do jakiegoś stowarzyszenia dziennikarzy gazetowo-wyborczych? Tak. Nie, to było Towarzystwo Dziennikarskie założył Blomstein i w tej sytuacji wzięliśmy z Dawidem za ciosem i napisaliśmy do Blomsteina, że chcielibyśmy doznać zaszczytu przebywania z takimi osobnikami. Powołaliśmy się na statut, który mówi o wolności, o pluralizmie, o poważnej debacie, demokracji. Zwróciliśmy uwagę, że jej właśnie brak i się cieszymy, że Seweryn Blumstein to zauważa. I w związku z tym napisaliśmy do Blumsteina. On jednak stwierdził, no powiedzmy nie był otwarty. Tutaj otworzyłem sobie fragment tej konwersacji. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, iż pojawia się kolejne środowisko, które wyznaje poglądy nam bliskie, a i cele wyznacza sobie analogiczne. I cytat: będzie też zabierało głos, gdy uznamy, że zagrożona jest wolność słowa czy inne prawa obywatelskie. Chcielibyśmy również zmierzyć się z zadaniem sformułowania współczesnych standardów warsztatu dziennikarskiego oraz relacji dziennikarz-pracodawca. Przecież to jest nasz manifest. Wzorują się Państwo na najlepszych, a jest to cnota dziś rzadka. I ma Pan rację, stwierdzając, że nie da się
że nie da się już być wspólnie. Przymus oglądania Wojciechowskiego, Lisa i Machały rzeczywiście każe zastanowić się nad sensownością jakichkolwiek projektów opartych na egalitaryzmie itd., itd. Na końcu stwierdzając, że z tych wymienionych powodów i wielu innych, których nieśmiałość nie pozwala nam wymienić, uprzejmie składamy prośbę o przyjęcie nas do waszego grona, towarzysze idei i broni. Jaki i na był końcu... efekt? Słucham? Jaki był efekt? No, efekt był prawie natychmiastowy. Bardzo mi przykro, ale do czasu zarejestrowania stowarzyszenia nie można przyjąć nowych członków. I tam regulamin, że akceptacja musi być ponad 50% członków dla kandydatur. Nie przewiduje wyjątków. A, bo tutaj na końcu użył zwrotu, którego my użyliśmy w naszym podaniu, że nie przewiduje wyjątków dla potomków portugalskiej arystokracji bądź żydowskiej finansjery. Czując, że tak powiem, żart. No, później na końcu tego żartu że nie był taki żartobliwy. Napisał, że nie wie, o jakim braterstwie dusz piszemy. Ja go w sobie nie odnalazłem. I nie zgodził się na bycie wprowadzającym do stowarzyszenia, bo o to go prosiliśmy. To jest wyraz taki bardziej takiej gry już osobisty, oczywiście taka rozmowa, tam się śmialiśmy w węższym gronie, no nie była aż tak fascynująca, poza tym rozmowa prywatna, żeby ją gdzieś jakoś specjalnie publikować, ale no, postanowiliśmy pójść za ciosem i myślę, że warto tak czasem robić. Taki przykład to Wołek, który swego czasu, jak byłem rzecznikiem Solidarnym w 2010, tam przy namiocie byłem częściej, na krakowskim przedmieściu, to Wołek przychodził i on w tym czasie bardzo często ostro krytykował, mówię, nazywając to namiotem nienawiści i tak dalej. No więc ja do niego podszedłem i mówię, no panie redaktorze, to świetnie, że się widzimy, bo pan wielokrotnie zabierał głos dość ostro i kategorycznie. Ja zapraszam pod namiot, zrobimy dyskusję i będziemy mogli o tym porozmawiać. Po prostu widok Wołka wystraszonego, po prostu jakby, nie wiem, spotkał trzech drabów na Pradze, a rozmawia z jakimś młodym, jednak niezbyt tęgim mężczyzną. Taki wystraszony pobieg, że nie ma czasu i musi już lecieć, więc myślę, że warto iść za ciosem i czasem wziąć również do przeciwnika w taki sposób, że to jemu jest głupio, że to on się czuje nieswojo, bo za długo już trwa to takie nastawienie z naszej prawej strony, że to my musimy czuć się nieswojo. No, no właśnie. Teraz Patryk musi powiedzieć, bo ja długo gadałem. Dobrze, no to trochę przejdę do Patryka, do działań takich. Patryk mi tutaj podesłał kilka działań rzeczywistych, trochę w Niemczech porobionych, trochę w Polsce, ale może byś coś dodał o takich z pogranicza internet rzeczywistość, jak tutaj Samuel zaprezentował. O, no cóż, trudno o tym rozmawiać, bo akurat jeśli chodzi o internet, to się nie zajmuję za bardzo trollowaniem, ponieważ jest tak, że w Niemczech nie obowiązują, to jest chyba logiczne, prawa polskie, czyli mogę, jeśli na przykład Wałęsa albo Tusk albo Komorowski przyjedzie tutaj do Hamburga, do Berlina albo do jakiegokolwiek innego miasta w Niemczech, to można mu wprost powiedzieć, co się o nim myśli, tak? I dlatego ja razem z klubem Gazety Polskiej Hamburg oraz Berlin zawsze czekamy na to, aż przedstawiciele rządu się pokażą właśnie za granicą. I tutaj właśnie w czerwcu bardzo ładnie przywitaliście Donalda po odbiorze nagrody Waltera Rathenaua. Dobrze? Tak jest. Dobrze tak jest. Mówię? Mhm. Który był architektem Rapallo, traktatu w Rapallo, które było wymierzone w drugą Rzeczpospolitą. A potem wygwizdaliście bardzo ładnie też Bolka TV po odbiorze Złotej Kury we wrześniu. Opowiedz o tych sytuacjach. Internet miał okazję obejrzeć
nagrania z tych wydarzeń, ale przypomnij, dlaczego taki protest obywatelski na żywo jest ważny? No jeśli chodzi o ten protest w Berlinie, który się odbył tam przy tym wynagrodzeniu Donalda Tuska, tą właśnie nagrodą Waltera Rathenauera, co jest już w sobie takim totalnym absurdem, bo jak można praktycznie bez żadnego sumienia praktycznie odebrać właśnie taką nagrodę człowieka, który praktycznie niszczył drugą Rzeczpospolitą. No cóż, Donald Tusk w każdym bądź razie bardzo chętnie przyjechał, żeby ją odebrać i my postanowiliśmy tam po prostu zaprotestować, żeby pokazać, po pierwsze, że się nie zgadzamy z tym, jak Donald Tusk prowadzi właśnie ten rząd. Nie zgadzamy się z tym, że Donald Tusk odbiera właśnie nagrodę Waltera Rathenauera i właśnie z tego powodu musieliśmy, bo po prostu czujemy taki wewnętrzny, po prostu takie wewnętrzne poruszenie, naruszenie, nie wiem jak to określić, że musimy tutaj coś robić, bo mamy szansę do tego. Po prostu to nie jest tak, że ktoś nas może skazać za opinię. Żyjemy właśnie w Niemczech, to jest wolny kraj, tam naprawdę nie ma czegoś takiego, że się kibiców zamyka za to, że są politycznie niepoprawni. To nie jest tak, że się zamyka albo o 6 rano wpada do mieszkania człowieka, który krytykuje Angelę Merkel. Tego tutaj nie ma i coś takiego doprowadziłoby do wotum niezaufania. Po prostu to takie coś jest nierealne na Zachodzie. A sam Donald Tusk powołuje się zawsze na to, że chce wprowadzić ten Zachód, chce mieć tą Unię Europejską, tą wolność, ten liberalizm. I to są puste hasła, bo tak naprawdę na Zachodzie nie jest. Nie ma tyle podsłuchów. Polska jest naprawdę rekordzistą, jeśli chodzi o podsłuchy w Europie. Więc gdzie jest ta wolność? Więcej niż we wszystkich krajach Unii Europejskiej razem wziętych i to się stało za Tuska. Dokładnie. I po prostu dlatego musimy protestować, dlatego musimy po prostu coś robić. I ten akurat filmik ma 130 tysięcy odsłon na YouTubie i myślę, że no, widać też po komentarzach, że to jest raczej że to jest taka sprawa, gdzie ludzie mają różne zdanie. Jedni nas obrażają, drudzy mówią, że super, ale ogólnie my uważamy, że coś takiego trzeba robić. A jeśli chodziło o Wałęsę, to już był totalny absurd. Jak nie, no nie wiem, jak to inaczej określić, bo to było w sumie nagroda dla gwiazd takich filmowych albo muzycznych, a on tam odbiera za nie wiadomo co, dostaje nagrodę nie wiadomo za co. I w dodatku jeszcze się tym lansuje. Taka ciekawa historia, albo ciekawostka raczej, tam była taka grupa młodych kobiet, która po prostu czekała na to, aż jakiś tam koleś, nie wiem, z jakiegoś znanego zespołu podejdzie i podpisze jakąś karteczkę czy coś tam, a nagle się pojawia Bolek i my krzyczymy tam Bolek, zdrajca i tak dalej, bo jest, do dzisiaj nikt nie zakwestionował tez Cęckiewicza i dlatego można twierdzić, że jest zdrajcą moim zdaniem. No i my namówiliśmy te dziewczyny, żeby po prostu z nami krzyczeli. A dzień później, jak wrócił do Polski, Polek Olejnik zrobiła z nim wywiad i w tym wywiadzie twierdził, że tam ktoś wykupił ludzi, żeby na niego krzyczeli i tak dalej, że to na pewno Sakiewicz i kluby Gazety Polskiej, że to jest wszystko jakaś, nie wiem, że próbują po prostu płacić ludziom pieniądze za to, żeby krzyczeli na niego, że jest zdrajcą. To jest oczywistym kłamstwem. I dlatego jeszcze nie złożyliśmy pozew, tylko wysłaliśmy mu list, że jeśli nie przeprosi za te kłamstwa, które jawnie opublikował właśnie w tym wywiadzie w Radio Z, jeśli nie przeprosi, to wtedy będzie pozew i to chyba przeprowadzi, ale nie wiem do końca, czy to zrobi, czy nie, ale prawdopodobnie, jeśli tak, to będzie to mecenas Hambura i wtedy może się zrobić naprawdę ciekawe. To tutaj tak udelikatnię temat. Może pytanie do Samuela. Ponoć mecenas Hambura ma też hipsterskie okulary.
No tak, nie no, za okulary jest to jedna z jego cech charakterystycznych i też została mocno wyeksponowana ostatnio w tekście w gazecie, zresztą niemieckiej, gdzie został przedstawiony jako adwokat walczący o prawdę o Smoleńsku, co jakoś tutaj reakcji nie wzbudziło, tak jak zawsze w Polsce mamy te publikacje typu w Niemczech piszą, że w Polsce to i tamto. Notabene, przepraszam, że ci przerwę. Notabene to jest tygodnik bardzo lewicowy. Szpigel. No więc jeśli nawet Niemcy i to w takim tygodniku zmieniają swoje nastawienie, to znaczy, że rzeczywiście no, można mówić o jakiejś zmianie wiatru, mam nadzieję. Mam nadzieję też, że to nie jest jakaś tam naiwność z mojej strony, ale rzeczywiście no, to dużej sprawy nie da się trzymać. Jeśli w Polsce w sondażach się mówi, że 40%, to takie stwierdzenie wierzy w zamach, jako jakby to było jakieś wyznanie wiary, a prawda jest taka, że po prostu wszystko na to wskazuje, te 40% to widzi, no to Tusk może powoływać tysiące komisji rządowych, a i tak to nic nie da, więc w Europie myślę, że też tak na to patrzą, że w Polsce po prostu wystarczająco duża część obywateli postrzega to tak, a nie inaczej. I to jest najważniejsze, no bo się generalnie w polityce rozmawia nie tylko z politykami, ale z obywatelami w jakiś sposób. To, że są niereprezentowani niektórzy, to jedna sprawa, ale te 40% tą reprezentację ma. Trochę zmieniłem temat, ale ja myślę, że jakby mówiąc o takim trollowaniu, ja bardzo sobie cenię odwagę nawet w internecie, bo to się wydaje błahostka i oczywiście jeśli mówimy o jakichś forach, gdzie ktoś anonimowo coś tam wypisuje, to jest jedna rzecz, ale mówię o tym, że w internecie pod nazwiskiem prezentowanie prawicowych poglądów wbrew pozorom, bo dla nas może w tym gronie wydaje się to jak w miarę oczywiste, ale normalnie to nie jest takie proste. Znałem osoby na studiach, liceum, wcześniej w szkole, które miały podobne poglądy, no i z jakich powodów ich nie prezentowały. I to nie było tchórzostwo, no. Może nie były tak zapalone, może wolały jednak być w jakimś tam bezpieczeństwie, w towarzystwie, albo obawiały się ataków, albo nie potrafiły czasem jakoś na nie odpowiedzieć. Więc to, że w internecie, to chociażby na tej stronie nieszczęsnej kancelarii premiera, coraz więcej osób się pojawia, które mają odwagę publicznie jechać po platformie, no to jest, to już o czymś to świadczy, tak? A od tego się zaczyna, że ktoś w internecie pod nazwiskiem ma odwagę coś napisać i później w pracy wiedzą, że ma takie poglądy i być może w następnym tygodniu gdzieś w jakiejś dyskusji to swoje stanowisko w jakiejś tam sprawie przedstawi i jakoś to może będzie przełamywać tą poprawność polityczną, że w Polsce 40% ludzi powinno się wstydzić swoich poglądów. To jest jakieś chore, no. Czy to pytanie jako do reprezentantów młodej prawicy. Czy młodych ludzi interesuje temat Smoleńska właśnie? Nie, znaczy ja z tego, co z mojego doświadczenia, to wynika, że większość coś tam gdzieś usłyszała, generalnie wie, że coś jest nie tak, tak? Albo pamięta ekshumację, że to rzeczywiście skandal. Takie wszystko to, co było takim mocnym sygnałem medialnym, tak? Co się w jakimś sensie przewałkowało dzień, dwa, trzy, bo to tak funkcjonuje. A to takie nastawienie, że o Smoleńsku już nie mówmy, no jest. No, nie ma czegoś takiego, że gdzieś na imprezie zaczyna się od tego dyskusja, na przykład gdzieś, nie? I to nie jest nawet, tu znowu jako adwokat diabła, no nie winiłbym ludzi. Ja jakoś ze względów zawodowych, ideowych,
i po prostu jakiegoś takiego rzeczywiście zainteresowania, to śledzę i każdy fakt jakoś sobie to sklejam, nie sklejam, co z czym się kłóci, zestawienie faktów i to wszystko, ale większość ludzi, kiedy jest jakikolwiek jeden temat, to w końcu ma go dosyć, tak? I ja myślę, że to jest w ogóle jedna z taktyk, która była obrana od początku, jedna z taktyk dezinformacyjnych, to jest bombardowanie informacjami. Bo jeśli przynajmniej w tym pierwszym roku to informacje o Smoleńsku, no były co tydzień kilka nowych, sprzecznych, nieoficjalnych, coś tam, nie? I się pojawiają takie rzeczy, żeby i to wszystko zamąca, no bo taki zwykły odbiorca, no tutaj nagle jedno, tutaj drugie, tutaj to zaprzeczono, to nieprawda, to nieoficjalnie, co oficjalne, co nieoficjalne, nie? I później macha ręką i wtedy jest ten skutek, który myślę miał być od początku, żeby większość ludzi miała to po prostu w dupie, mówiąc krótko. Więc my robimy swoje, a oni będą się interesować, puścimy im serial o matce Madzi z Sosnowca, nie? Moim zdaniem właśnie stworzono taką właśnie taki rodzaj dziennikarstwa, który zniechęci młodzież do właśnie słuchania i po prostu młodzież się zniechęciła, już jak już słyszy Smoleńsk, ojej, to znowu albo ci, albo tamci, jedna, albo druga strona, już się naprawdę nie interesują szczegółami. A jeśli chodzi właśnie o Smoleńsk, to właśnie mamy do czynienia z zjawiskiem, gdzie właśnie chodzi o szczegóły, tak? Nikogo nie interesuje, kto był na tym lotnisku, czy tam był jakiś agent sowiecki, czy tam był BOR. To nikogo nie obchodzi. Po prostu ten PR medialny stworzył niechęć i to jest praktycznie powodem tego, że ludzie się przestały interesować. No, przepraszam, że powtarzam, ale moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest system, to jest zwykła taktyka. Oni chcą stworzyć taki tak zwany mindset obywatela, który się tak praktycznie niczym nie interesuje. I banalizując właśnie taką sprawę jak katastrofa smoleńska, to jest praktycznie najlepszy przykład na to. Oni tworzą tak zwany mindset lemminga. I o lemmingach to już Łukasz Warzecha akurat, bardzo dobry znajomy Samuela Pereiry, pisał dosyć... Nie wiem, czy taki znajomy dobry. Pisał, akurat to muszę mu przyznać, napisał dobry artykuł, choć bardzo taki no płytki, ale no trafiał w sęk. Okay. Ja tylko skończę, bo mi się wydaje, że ja widzę takie zestawienie między stanem wojennym a Smoleńskim pod jednym kątem. Właśnie już nie interesuje, kto, jakie były dokumenty, kto na jakim plenum, jak mówił rzeczywiście o interwencji ewentualnej sowieckiej i kto kogo prosił o pomoc. Interesuje pewien przekaz, że tam byli źli Rosjanie, a tutaj niby też źli, ale lepsi, bo nas uchronili, więc musieli nas pobić, żeby nie zrobić nam krzywdy Rosjanie. I to usprawiedliwienie pewnego zniewolenia jest bardzo kluczowe. W sprawie smoleńskiej to funkcjonuje podobnie. Mamy tak. Może i mogą wszystko zrobić, co chcą, zabrać nam własność. Nasi przywódcy w ogóle nie mogą się czuć bezpiecznie, ale nie ruszajmy tego, no bo najgorsze byłoby właśnie, gdyby wyszło, że to jest zamach. Bo wtedy co? Wojna z Rosjanami, a oni lepiej ich nie denerwować, tak? Ten strach przed Rosjanami, przed Rosją, która jej czyha i tutaj jest za drzwiami, może nam zrobić krzywdę, dlatego, czyli niszczymy państwo realnie tu i teraz z powodu potencjalnego poczucia zagrożenia, tak? Że może nam się coś stać. I to się opłaca rządzącym. W tym momencie mogą zrobić wszystko z obywatelami, no bo przecież to jest ta ekipa, no bo jeśli przyjdzie PiS do władzy, no to on wywoła wojnę i mojego syna będą musieli wysłać na front na przykład, nie? Trochę przesadzam, ale to tak ma funkcjonować. Ten strach ma być najważniejszy i on usprawiedliwia wtedy wszystko dosłownie. Jest całkowicie bezsensowny, ale
działa na umysły. Ja chciałem zapytać... No dobra, to Patryk, chciałeś skomentować i będę mieć pytanie. Nie no, tylko moim zdaniem ludzie ignorują, że są takie metody, że po prostu ekonomiczne, że można po prostu przestać brać gaz z źródeł rosyjskich. To jest albo inne metody, żeby po prostu... To znaczy nie musi być koniecznie wojna, tak? Nawet jeśli to był zamach, to nie znaczy, że będzie wojna. Jeśli naukowcy naprawdę przedstawią rzetelną pracę, że to był zamach i to jest wiarygodne, to nie znaczy, że musi być wojna. I tego ludzie nie rozumieją, albo inaczej. Media mainstreamowe wmówiły ludziom, że właśnie tak będzie. Jeśli to jest zamach, to będzie wojna. I nie ma innej opcji. I to jest właśnie bełkot i nieprawda. I Samuel, chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Nie, spokojnie, okay. Jestem z taką aprobatą. Dobrze. Zatem ja chciałem dopytać o taką akcję internetową, jak właśnie moim zdaniem świetną, to Samuel rozpoczął, jak zaorałeś Newsweek w momencie, kiedy ogłosił, że 20 lat temu prezydent Turcji został otruty. Wszyscy podejrzewali, że to był zamach, że to była podejrzana śmierć. Teraz są dowody. Tak, prezydent Turcji został otruty. O, to było dobre. I jaka była odpowiedź hipsterii prawicowej? To. Nie, to jest kwestia, wiesz, naganienia czasami, bo jest potrzebne rzeczywiście, jak jest dobry materiał źródłowy, a w tym wypadku Newsweek, który pisze o jakichś podejrzeniach, no to całość tej narracji rządowej można było w tym momencie, wystarczyło po prostu odpowiednie cytaty, czy właśnie odpowiednią narrację przerzucić na drugą stronę, czyli że no nie róbmy tutaj wojny turecko-tureckiej na przykład, nie? Albo sekta. Tak. No, gdzie w XX wieku ktoś zabijałby polityka? No proszę was. W kraju, gdzie się pije kawę ze Starbucksa. No tak, i to wszystko, no to są sytuacje, w których bardzo, bardzo łatwo wykorzystać tę samą narrację, no i przez to pokazać jej absurd, tak? Bo łatwiej jest nam uwierzyć, że coś złego mogło się stać gdzieś z jakimś prezydentem Turcji, a tu w Polsce no to nic się nie dzieje, nie? Jest w ogóle sielanka samobójstw żadnych politycznych, samobójcy, żadnego nie ma seryjnego, nikt nikogo nie zabija, nikt nie kradnie, no jeśli ktoś nas okrada, to państwo, no ale się przyzwyczailiśmy, no bo tak musi być, nie? I jest taka po prostu jakaś flegma, magma taka, w której żyjemy, no i koniec. A w tym wypadku coś, jak się dzieje ciekawego, no to nie, to tylko gdzieś w Turcji, gdzieś w Rosji, gdzieś tam poza, nie? My mamy tą swoją Polskę, gdzie się tutaj nic nie dzieje, no bo nam w mediach mówią, że jest spokojnie, jest cieplutko, nie? A wieczorem, jak jest nerwowo, to tylko Ulisa. Równocześnie ignorując, że po prostu samoloty z prezydentem i całą opozycją nie spadają. Proszę mi pokazać jeden, choć w miarę podobny przypadek. To, no, Sikorski, tak? A jakie są, jaka jest kwintesencja tego? No, przepraszam, jak już Anglicy mówią, że przez 100 lat nie ujawnimy naszych akt, no to przepraszam, tak? Ale to jest po prostu, rozmawiałem z różnymi historykami, tak? I samoloty z prezydentem i z opozycją nie spadają. I naprawdę, kropka. No chyba, że w Mozambiku w 80, ale to się okazało, że to RPA tam ich naprowadziło. Nie tak. Dobra, ale czy Polska jest jakąś Nigerią, Mozambik czy coś tam? No proszę. Jest. Tutaj jest, mamy człowieka... Nie chcę się do tego przyznać, Samuel, naprawdę. Samuel jest pochodzi z Portugalii, więc bliżej Afryki ma, więc ma porównanie. Więc jak on twierdzi, że jesteśmy murzynami Europy, no to widocznie
dobre informacje ma. No przynajmniej pracujemy jak murzyni. Jak w Portugalii też była katastrofa lotnicza, zresztą wyjaśniana chyba paręnaście lat na dobrą sprawę, ale tam, kiedy ktoś wyciągał czy stawiał jakieś oskarżenia mocne na podstawie jakichś tam informacji, to nie był jakoś zapychany do kąta jako teoria spiskowa, a generalnie było wiadomo, że jeden nie lubi drugiego, więc mógł mu nawet niespecjalnie, ale krzywdę zrobić, obniżyć właśnie bezpieczeństwo i tak dalej. Te tematy się przewijały. Poza tym ja myślę, że też jak już jesteśmy przy tym temacie, to powiem szczerze, że mam wrażenie pewnego błędu. To znaczy dla zwykłego Kowalskiego taki te szczegóły, co, gdzie, jaki fragment odłamał się odgiął, którego brakuje i tak dalej, no może być zbyt skomplikowany. Ja nie mówię, że cokolwiek trzeba zaprzestać, bo to jest praca, którą obowiązkowo trzeba wykonać, żeby chociażby po zmianie władzy mieć dowody, mieć materiały, ale przekaz bardzo prosty, który jest przecież oczywisty, bo każdy pamięta wojnę o samolot, to jest, że kancelaria premiera utrudniała świadomie, bo to jest trochę tak jak właśnie dziecko z zapałkami. Ja bym Tuska wolał, znaczy łatwiej mi go po prostu widzieć jako rzeczywiście takie dziecko z zapałkami. On się bawił z zapałkami. Z Kaczyńskim znalazł narzędzie, że kancelaria premiera rządzi samolotami, więc on będzie mu utrudniał wyjeżdżanie na różne zagraniczne wyjazdy jako reprezentant, kiedy on jest, na przykład w Unii Europejskiej na szczycie. A w tym wypadku Putin, opierając się na doświadczeniu, na faktach, miał otwartą drogę, żeby wyjść z propozycją do Tuska. Słuchaj, zrobimy imprezę 7 kwietnia, idealną, ty wyjdziesz na bohatera, na tego, który potrafi naprawdę załatwić konkretne rzeczy dla Polski, a tam załatw, żeby tam ta wizyta druga była jak najmniej ważna, jak naj propagandowo to wszystko ustawimy, żeby wyszło na jakiś wyjazd starych dziadków, za przeproszeniem, nie? To jest moje zdanie. No popieram. Zwłaszcza to, że jest jedna data, tak? I rząd powinien wspólnie, razem tam pojechać, a nie jakieś podziały na tych i na tych. Ale kto decydował o tym? Przecież nie kancelaria prezydenta, która zapraszała właśnie wszystkich do tych uroczystości. Ale swoją drogą to też dziwne, dlaczego przeprowadzono właśnie taki rozdział tych dwóch wizyt. I dlaczego pierwsza wizyta była chroniona przez wywiad rosyjski, a druga, właśnie wizyta Lecha Kaczyńskiego, nie. Widać, to są już szczegóły, nie chcę zanudzać, ale technika w Smoleńsku była po prostu zupełnie inna. Podczas wizyty Tuska, a podczas wizyty Lecha była o wiele słabsza. No i o czym to świadczy i dlaczego to zrobiono? No to ja wyrażę swoje zdanie, bo tak myślę, że trochę wpadliśmy w kolejne tematu bardzo ważnego, aczkolwiek nie daje nam to obrazu. Wyszliśmy z tego tematu, jak można działać w internecie i w rzeczywistości. I tutaj w internecie, jak Samuel powiedział, bardzo dobrym sposobem jest przerzucanie tej narracji mainstreamowej właśnie na stronę mainstreamu wtedy, kiedy to wszystko się sypie i bardzo ładnie się sypie, a w rzeczywistości wspieranie tego ważnego tematu w sferze publicznej, w przestrzeni publicznej. Nie, no krótko mówiąc, tylko ci przerwę, jak się pokaże absurd narracji funkcjonującej, narracji rządowej, łatwiej zasiąść wątpliwość w tych, którzy nią uzależniają jakieś swoje postrzeganie rzeczywistości. I wtedy jest otwarte pole do
do pokazywania, czy też dyskutowania, jak ta rzeczywistość naprawdę wygląda. I tutaj oczywiście jest mnóstwo tematów. Wychodzą tematy Amber Gold, wychodzą taśmy Milewskiego, sprawa zmiany szefa ABW, która tutaj media powinny się zająć, a dlaczego, a czemu i... Wszystko jest zastępowane jakimiś tematami typu właśnie mama Madzi i tak dalej. No i w rzeczywistości też ludzie wychodzą na ulicę i też wspieracie manifestacje. I tutaj do Patryka się zwrócę, ponieważ podesłałeś mi tutaj film, na którym 9 kwietnia spaliłeś kukłę Tuska. Nie bałeś się? O, kukłę, dobra. W ogóle nie planowałem tego, tak? Wiedziałem, że rok temu Dawid Wirsztejn spalił kukłę Putina. No i no dobra, i myślałem, że tym razem znowu spali. Ogólnie przygotowałem taką szubienicę, tak? I tam wisiał właśnie Donald, ale nie Donald jako premier, Donald Tusk, tylko Kaczor Donald z koszulką Platforma Obywatelska. No i miałem tą szubienicę i sobie ją trzymałem przez długi czas, aż w końcu rzeczywiście się pojawił Dawid z kukłą Putina. No i zrobili sobie gorajkę, no i stwierdziłem po prostu, że skoro już palą Putina, no to czemu nie spalić tego Donalda? Oczywiście symbolicznie, ja bym nigdy żadnego człowieka nie spalił na żywo, bo to jest... Ale takiego kaczorka wypchanego słomą... No, w kaczorka, no raczej, wiesz, no jest, kaczorka bym nie spalił, bo kaczor Donald to jest, no przepraszam, czy ktoś widział w naturze jakiegoś kaczora, który wygląda jak kaczor Donald? No chyba nie. No i taki kaczor Donald, który nosi koszulkę Platformy Obywatelskiej, no to jest dla mnie po prostu takie symboliczne spalenie tego rządu aktualnego, bo rzeczywiście Polska potrzebuje czegoś nowego, potrzebuje po prostu zmiany. Ten rząd prowadzi do nikąd, dosłownie do nikąd. I to się być, to na przykład ostatnio, jak przyjechałem do Warszawy, oczywiście musiałem tankować i stwierdziłem, że ceny paliwa są dosłownie takie same jak w Niemczech. No i o czym to świadczy? Przecież Niemcy zarabiają o wielokroć więcej i muszą płacić naprawdę dużą sumę za paliwo. A Polacy, którzy zarabiają o wiele mniej, muszą tą samą cenę płacić. No i o czym to świadczy? To jest po prostu zła polityka ekonomiczna. I zwłaszcza z tego powodu już się powinno zmienić po prostu ten rząd. W każdym innym kraju to już dawno zrobiono. Na przykład katastrofa taka lotnicza, tak, w Niemczech. To by było w ogóle, czy istnieje w ogóle możliwość, że powiedzmy, Angela Merkel spada gdzieś w Afganistanie, a Afganistan przejmuje śledztwo? To jest w ogóle, to jest niewyobrażalne, to jest po prostu straszne, że coś takiego, to jest po prostu niemożliwe, no tak można powiedzieć. W każdym bądź razie, wracając do tematu, spaliłem tą kukłę, żeby po prostu pokazać, że jestem w pewnym sensie, że w pewnym sensie się nie zgadzam z aktualnym rządem i dlatego podpalam wodza tego rządu i oczywiście tylko w sensie metaforycznym. No i absolutnie się tego nie wstydzę, ani się nie boję, choć niektórzy tam mi grozili, że będzie pozew, że coś tam, ale no proszę, szukajcie mnie w Niemczech. Ja tutaj mam przygotowany dżingiel z 2011 roku, kiedy byłem świadkiem właśnie, jak w 11 paliły się kukły i skomentowałem wówczas następująco to wydarzenie. Putin spalił się sam. Sam się spalił. Ze wstydu. Spalony został Tusk, bo wstydu nie ma. Nie wiem, czy było słychać, ale Putin spalił się sam. Ze wstydu. A spalony został Tusk, bo wstydu nie ma. Dobrze, panowie. To była... Wszystko to sprowadza się do kwestii odwagi mówienia o swoich poglądach. Odwaga w internecie, odwaga w rzeczywistości,
No ale odwaga też różnych, do różnych takich hepenerskich działań. I tutaj, Patryku, dopytam się ciebie, bo Samuela nie znam z tej strony. Wiem, Patryku, że lubisz od czasu do czasu poudawać palikocię. No tak, to prawda. Czy chcesz coś o tym powiedzieć? Wiesz, w razie czego wspieramy cię. Nie, no, nie mogę o tym powiedzieć. Jest tak, że to, co się dzieje, to, co twierdzi Palikot, albo to, co przedstawia właśnie ruch Palikota, to jest moim zdaniem totalny absurd. I młodzież, na przykład jak rzetelnie tłumaczysz, dobra, Palikot nie ma żadnej idei. Palikot robi to, co jest akurat fajne, co jest akurat in, co jest on vogue, to akurat Palikot robi, tak? No przecież Palikot kiedyś współpracował z Ozonem i tam głosił różne prawicowe tezy. Więc o czym to świadczy? To świadczy o tym, że on po prostu robi to, co akurat się spaca. No i normalnie to nikomu nie wytłumaczysz. To znaczy moim zdaniem, bo to jest bardzo subiektywne zdanie. I dlatego stwierdziłem, że po prostu trzeba to parodiować. Trzeba po prostu śmiać się z tego i trzeba powtarzać to w taki właśnie banalny sposób. No, na przykład była taka kobieta na jakiejś tam manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. No i ona krzyczała dosyć głośno i nie wiem, chyba Samuel Pereira to nagrywał, albo przynajmniej miał coś z tym wspólnego, bo widziałem filmy, na których widać było tam kobiety i Samuela. W każdym razie krzyczała: tylko Palikot, tylko Platforma Obywatelska, jak tutaj, nie wiem, jak się pojawi Kaczor, to go pobije jakąś pałką. Już dawno bym rozpałował. No i o czym to świadczy? No to świadczy po prostu w takim, no, prymitywnym sposobie, to jest po prostu prymitywny sposób postrzegania polityki. Popieranie Palikota to jest po prostu tylko takie, wkurza mnie PiS, wkurza mnie Platforma, idę do Palikota. No i to jest totalny bezsens, to nie powinno właśnie w taki sposób działać. Dobrze. I myślę, że możemy powoli kończyć, albowiem... Palikota dzisiaj świetnie pokazał Ryfiński, który prowadzi tam stronę Boga Spaghetti, gdzie wrzucił zdjęcie dziecka zadowolonego, cały uśmiechnięty dzieciak, który mówi: hura, babcia umarła. I to wszystko tego dlatego, że nie lubią tego trwa, więc ja myślę, że to jest partia, która przebiła samoobronę o parę poziomów w dół i puka od spodu. No i oby skończyła parę poziomów w dole. Tak, również bardzo, politycznie. Dokładnie. W bardzo gorącym miejscu. No dobrze, będziemy kończyć, więc czy chcielibyście jeszcze opowiedzieć jakiś kawał? O, tak ze swojego punktu widzenia, bo tutaj opisaliście, macie tę ogromną możliwość, że możecie spojrzeć na rzeczywistość Polski też z zewnątrz, mieszkając czy wyjeżdżając do rodziny poza nasze granice i spoglądając z zewnątrz. A czy jakieś kawały wam się nasuwają takie z zewnątrz, żeby też te absurdy, które są wewnątrz, móc wydobyć. Ponoć doktor G to stalinista, bo badał pacjentów nocą. jeśli chodzi o kawały, to naprawdę za granicą są tylko te standardowe: Polak kradnie i tak dalej, bla, bla, bla. Człowiek taki za granicą to po prostu mało wie, bo gazety, nawet te poważne tygodniki konserwatywne, że tak powiem, copy-pastują, po prostu zwyczajnie copy-pastują, co pisze Gazeta Wyborcza. I jeśli jest jakaśkolwiek dyskusja, a człowiek jak ja na przykład popiera Kaczyńskich albo PiS, to co?
jak to Kaczyński? Przecież to są nacjonaliści. No i to im się naprawdę udało. Ten taki przekaz medialny, że PiS to jest jakaś nacjonalistyczna partia. I bardzo, no jest mi po prostu przykro z tego powodu, ale Niemcy są tacy, że jak się im przedstawi rzetelne argumenty, to oni są w stanie je zrozumieć. Bez tego aspektu, że jeśli popieram Jarosława, to od razu jestem tą gorszą częścią Polski, tak? Oni tego nie czują. Oni po prostu widzą Jarosława jako polityka. Jedni twierdzą, że jest nacjonalistą, a drudzy twierdzą, że jest konserwatystą, tak? I teraz się liczą argumenty. No i ja mam wystarczająco argumentów, żeby ich przekonać i oni się wtedy dziwią. Ale przecież Polska należy do Unii Europejskiej. No ja ich wtedy pytam, czy naprawdę należy? I mamy gościa, słuchacza, który dzwoni. Halo, halo, ostatni. Dobry wieczór i precz z komuną. Teraz i na wieki. Ja w sumie miałem zapytać panu, z jakiego klubu Gazety Polskiej są i właściwie kim oni są, bo dopiero wszedłem niedawno na audycję, ale już znalazłem, jak się tutaj podłączyłem, to znalazłem tutaj pana Samuela i już wiem w sumie, z jaki to jest klub Gazety Polskiej. Panowie są przynajmniej jeden. Więc w sumie nie wiem, o co miałbym zapytać, no. To o co, mogę o tylko cokolwiek życzyć powodzenia, chłopaki, żebyście tam gonili Tuskołapa i resztę tej zgrani. No, będziemy. Dzięki. Okej, okay, i myślę, że tymi przyjemnymi pozdrowieniami będziemy kończyć. Dzięki. Tuskołapa, to mi się podobało. Dzięki serdeczne za telefon i dziękuję waszmościom za uczestnictwo w konserwie. Ja bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Wszystkiego dobrego i powodzenia dla całego programu. No i cóż, precz z komuną. Precz z komuną. Moimi gośćmi byli Samuel Pereira i Patryk Nowak. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będziemy mówić też o praktykach działań publicznych. Porozmawiamy między innymi z Jakubem Kuleszą z Kolibra. Dobrze, to do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem. Z Rosołem. Na razie. To wąsarz wesoły kurek, pary są tendor bas, kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończysz. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? Konserwa wspiera akcję Koliber dla życia. Koliber dla życia to akcja, która ma na celu ochronę życia od poczęcia. Projekt ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo, jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, w których w 2011 roku dokonywano aborcji. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są... Przemysław Babiarz, Jacek Karnowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Olejniczak, Grzegorz Braun, Łukasz Adamski, profesor Jacek Bartyzel, Paweł Kukiz, Tomasz Terlikowski. Akcja Koliber dla życia. Wysłuchajcie państwo tu napisanej pół żartem od do hrabiego herbu ból przez u otwarte. Panie hrabio herbu ból, lepiej się ze wstydu skul, nie pojmujesz ortografii i bajdurzysz jak Kaddafi. Panie hrabio herbu ból, dla półmózgów jesteś kul, ale nas ze wstydu kolka łapie, bo przebiłeś bolka. To doprawdy wielka sztuka, na takiego wyjść nie uka. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat.
Panie hrabio, herbu ból kręci panem byle ciul, a my przecieramy oczy, widząc, kim się pan otoczył. Panie hrabio, herbu ból, swój wodzowski wąsik zgul, bo pan całkiem przez salony jest tu bezwłasnowolniony. To doprawdy niesmak budzi, jakich pan pozbierał ludzi. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio, herbu ból, pan się kulturalnie szkul, bo na razie są symptomy wyłażącej z butów słomy. Panie hrabio, herbu ból, pan nie dorósł do tych ról, które z marnym powodzeniem grasz na politycznej scenie. To doprawdy rzadki talent, żeby nic nie umieć wcale. Zamiast hrabio ruszać głową i pracować umysłowo, pan ze swego stanowiska robi kupę pośmiewiska. Pan nie zdaje sobie sprawy, jak jest śmieszny i niemrawy, a na opis pańskich wad i wynikłych z tego strat nam by nie starczyło lat. Panie hrabio, herbu ból, nie oszczędzasz w lesie kul, lecz nam oszczędź za to czasu, myśliwego strój odprasuj, zwiewną żonę weź z pałacu i nie robiąc ambarasu, po wsze czasy wróć do lasu, najlepiej w okolice Budy Ruskiej albo jeszcze ze 45 kilometrów dalej. Oświadczam, że podobieństwo postaci opisanych w zaśpiewanych tu piosenkach do jakichkolwiek osób występujących w kondominium jest całkowicie przypadkowe. Oświadczenie niniejsze złożyłem, kierując się ostrożnością procesową. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. No ja mogę posiedzieć przez chwilę, przez 7 minut, potem się zmywam z kolegą, który, notabene, to jest jeden z moich najlepszych przyjaciół. I on jest Ruskiem i Żydem. Czemu o tym na audycji nie powiedziałeś?